Dzień dobry. Moje nazwisko Matyska Zuzanna i będę Państwu przedstawiała pokrótce, oczywiście, ponieważ temat jest dosyć obszerny, wdrożenia i optymalizacji technologii MBR w oczyszczaniu odcieków na wybranym przykładzie. Przede wszystkim Państwo mnie słyszą? Dobrze? Tak? OK. A więc, tak jak mówiłam, będę omawiała to na wybranym przykładzie. I teraz mi się stało to, co panu mecenasowi, a tak się z niego śmiałam, nie przesuwa się. Okej. Dobra, dziękuję. Więc wracając. Miałam przyjemność uczestniczyć zarówno w budowie, wdrażaniu, w początkowej eksploatacji, w rozruchach wybranej instalacji, o której chcę Państwu powiedzieć. W planie prezentacji zadamy sobie głośno pytanie, czy własna instalacja ma rację bytu, czy jednak nie? Czym właściwie jest technologia MBR? Jak przebiega realizacja projektu, jak przebiega później jego eksploatacja oraz jakieś krótkie podsumowanie? Przechodząc właśnie i zadając to pytanie, czy własna instalacja to jest dobry pomysł, czy nie? W tej sesji akurat bardzo korzystnie rozlokowane są te panele i poruszane są pewne problemy i możemy zwrócić uwagę, że jednak instalacja, jaką jest składowisko, jest po pierwsze nietypowa dla każdego miejsca, każdego obiektu, ponieważ są różne odpady, ponieważ są różne właściwości gruntu, które są też przeznaczone pod dane składowisko w różny sposób. Jest ono eksploatowane i na co warto zwrócić uwagę, jakby zabierając się za organizację i ujednolicenie u siebie systemu odgazowywania składowiska, jednak będziemy wpływać na to, w jaki sposób i czy będzie w ogóle uciążliwe odorowo, ale również musimy pomyśleć w tym momencie o odciekach, ponieważ zabierając się tylko za jeden ten aspekt i zapominając o pozostałych, możemy to robić niezbyt kompleksowo i może nam coś umknąć. I teraz tak, czy własna instalacja jest nam potrzebna, czy nie? Proszę Państwa, reprezentują Państwo spółki, które gospodarują odpadami. Na skutek tej działalności powstają ścieki przemysłowe, ponieważ takie są odcieki ze składowiska. Są zgodnie z definicją ściekami przemysłowymi i również mają Państwo pod sobą instalacje MBP, kompostownie i tak dalej. To wszystko są ścieki przemysłowe. Mają Państwo różne relacje z odbiorcami ścieków. Koszty zagospodarowania 1 m³ ścieków przemysłowych z takich instalacji waha się i w zależności od regionu i dostępności, ale to może być cena od 25 do 100 metrów, do 100 zł za 1 m³ odcieku, ale już jak wczoraj się okazało podczas rozmowy, może to być nawet koszt 250 zł za 1 m³. No, ceny zatrważające i one rosną. Tak więc wracając do naszych zębatek, w którą stronę Państwo nie przekręcą tej zębatki, czy w prawo, czy w lewo, wszystko jedno. Albo zagospodarujemy ten odciek na instalacji zewnętrznej, albo na instalacji własnej. To spowoduje ten ruch kolejnej zębatki, że tak czy siak będą nam potrzebne pieniądze. A tak jak mówiłam, indywidualne relacje z odbiorcami ścieków, no tutaj jednak to trzeba wszystko podeprzeć bardzo wnikliwą analizą technologiczno-ekonomiczną, żeby po prostu nie władować się niepotrzebnie w jeszcze większe koszty. A sama analiza powinna być podparta naprawdę solidnymi badaniami. Wiem, że oczywiście realizują Państwo monitoring składowiska, natomiast nie jest to wystarczające w mojej ocenie, ponieważ taki monitoring to jest ok, analiza raz na kwartał, natomiast no nie ma tutaj jakby miarodajnego obrazu, co się w tym składowisku w przeciągu roku dzieje. Czym jest technologia MBR? Pokrótce, to są biologiczne reaktory membranowe i tutaj właśnie odnosząc się i nawiązując też do wystąpienia pani Sówki, też wspomniała o tym, że składowisko na samym początku ma inne odcieki, później są one mniej biodegradowalne, jak są ustabilizowane i
tutaj akurat taka kombinacja jest dosyć korzystnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odcieków składowiskowych i on, to rozwiązanie składa się właśnie z modułów biologicznego, w którym zachodzą reakcje denitryfikacji i nitryfikacji. To są takie po prostu podstawowe procesy, bardzo powszechne, w zasadzie zaczerpnięte z konwencjonalnego oczyszczania ścieków. Ale właśnie kolejnym stopniem oczyszczania ścieków są moduły już membranowe i teraz w zależności od tego, jakie mamy wymagania na odpływie i co chcemy z tymi oczyszczonymi bądź podczyszczonymi ściekami zrobić, należy dostosować inne rozwiązanie membranowe. Czy to będzie ultrafiltracja, czy to będzie ultrafiltracja kombinowana z nanofiltracją, odwróconą osmozą. Możliwości jest wiele. Natomiast pytanie brzmi, dlaczego akurat takie, a nie inne rozwiązanie? I tutaj akurat pokrótce, bo jeszcze dobrze widzimy ten moduł membranowy, który jest tutaj na żółto zaznaczony. W takim bardzo podstawowym jakby aspekcie membrany zastępują nam w pewnym rodzaju, w pewnym stopniu osadnik wtórny. A jak Państwo widzieli, niektóre instalacje oczyszczania ścieków komunalnych akurat, to ten osadnik wtórny jest dosyć duży. I technologom spędza sen z powiek kondycja tego osadu, który jest oddzielany w tym osadniku wtórny. Czy on jednak tam się osadza dobrze, czy źle, czy on jest spęczniały, czy jednak nie. No to jest ryzykowne, a tutaj mamy jednak te technologie membranowe, które one są malutkie, bo spójrzcie, mieszczą się tylko w kontenerze. I w zależności nas nie interesuje do końca, jakiej kondycji jest ten osad, my sobie go i tak oddzielimy. Więc jest to bardzo stabilny proces. Dlaczego MBR? No to już po części powiedziałam, ponieważ jest to instalacja, która jest kompaktowa, która jest mała. A umówmy się, Państwo jako przedstawiciele gospodarki odpadami zależy, żeby jednak areał, który macie dostępny, zagospodarować pod składowisko, a nie pod jakieś dodatkowe instalacje, które towarzyszą składowisku. Więc tutaj myślę, że to rozwiązanie akurat jest bardzo na plus pod tym kątem powierzchniowym. Jest naprawdę proste w eksploatacji w porównaniu do innych dostępnych technologii, o których pewnie będzie mówiła w kolejnych panelach pani dr Kocjurczyk, więc nie będę tutaj jakby o nich za bardzo wspominała. I jest to stabilny i skuteczny proces przy tak bardzo niestabilnych ściekach, o których już było wspomniane. Na nie wpływ mają w zasadzie tylko i wyłącznie opady atmosferyczne, oczywiście to, co się znajduje w samym składowisku. No i no, nie ukrywajmy, prawda? Nie mamy za bardzo na to wpływu, kiedy pada deszcz, jak pada deszcz i co tak naprawdę nam spłynie do tej instalacji. Tutaj mamy akurat przykład wznoszenia takiej instalacji. Same reaktory biologiczne nie są zbudowane jako betonowe, tylko akurat są zbudowane w systemie takim GLS, a sam właśnie ten moduł membranowy, o którym wspominałam, został przywieziony w zasadzie z kompletem armatury i kompletem towarzyszących urządzeń w tym białym kontenerze i zostało to w zasadzie realizacja budowy takiego obiektu. Trwa od wbicia łopaty około 9 miesięcy, więc jeżeli komuś zależy na czasie, to jest to jak najbardziej korzystne. Jeżeli chodzi o tą możliwość szycia na miarę, proszę Państwa, ścieki mogą się zmieniać w czasie. Oczywiście budujecie taką instalację na okres eksploatacji składowiska, który jest 10-15 lat, ale i właśnie na te 30 lat po zamknięciu. Wobec czego no, tutaj trzeba rozważnie podejść do tematu i przewidzieć to, że będą konieczne czasami zmiany, przebudowy i takie rozwiązanie instalacji umożliwia dostawienie i zmodernizowanie jej w dowolnym momencie. Zaraz to zobaczymy też jeszcze dalej, a tutaj właśnie wspominając o tej kompaktowości i małym obszarze, proszę Państwa, cała instalacja mieści się na lekko ponad 200 metrów kwadratowych. Najdłuższy bok tego rąbu to jest 22 metry, więc jest ok. Jeżeli chodzi o eksploatację, to tutaj mamy przedstawione parametry projektowe ścieków surowych, które miały dopływać do instalacji. Wymagane wartość na odpływie tych poszczególnych parametrów, takich najważniejszych,
i wymagany procent redukcji, a teraz przedstawię Państwu parametry uśrednione z całego okresu eksploatacji, a ten okres, który właśnie tutaj poddaję pod analizę, to jest okres 3 lat, od 1 marca 2018 roku do w zasadzie 4 czerwca 2021, więc są to dane jak najbardziej świeże, a ten okres 3 lat już może nam tutaj coś zobrazować, prawda? Jak widzimy, procent redukcji tak był zakładany, to w zasadzie taki jest. Tak, i tutaj przejdźmy do prezentacji poszczególnych wyników. Redukcja stężenia HZ-u i porównanie tego, co dopływa do takiej instalacji i co z niej odpływa. Mam nadzieję, że tutaj ta różnica kolorów jest dosyć widoczna. Ścieki surowe, czyli kolor zielony, później ścieki oczyszczone, ten parametr HZT, czyli chemiczne zapotrzebowanie na tlen, to jest ten pod czerwoną linią. Te dwie proste linie to jest oczywiście parametry projektowe, na które została zaprojektowana instalacja, oraz granica dopuszczalności, którą żeśmy ustalili i które właśnie indywidualnie po części negocjuje się z odbiorcą ścieków. No i właśnie w ten sposób się to prezentuje. I Państwo na pewno zwrócą uwagę, okej, dobra, to jest HZ. W zasadzie no to na tych membranach to nie powinno być żadnych problemów. I dokładnie to tutaj chciałabym Państwu przedstawić. Mimo to, że są piki i jakby podczyszczalnia dostawała ściek surowy, który przekraczał wartości projektowe, to ta podczyszczalnia sobie z tym radziła bez specjalnego angażowania operatora, ponieważ są to po prostu procesy mechaniczne, które przebiegają bez większych zakłóceń. Jeżeli chodzi o stężenie azotu ogólnego na dopływie i odpływie, to tutaj historia jest troszeczkę już bardziej skomplikowana, ponieważ ten parametr jest redukowany głównie w modułach, w reaktorach biologicznych i tutaj w zasadzie jest cały ten aspekt optymalizacji. Optymalizacja polega na odpowiednim doborze parametrów życia tego osadu, zarówno od stężenia tlenu rozpuszczonego, dobrego pH, dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego do tego, żeby te bakterie jednak bardziej nas słuchały, żeby trochę je podstymulować, od tego, jakie ścieki dopływają, jak bardzo się zmieniają, czy one zawierają tłuszcze, tego jest masę. I trzeba sobie to mniej więcej gdzieś tam wypracować. Tego się nie zrobi często w miesiąc, ale właśnie ten okres roku, dwóch, trzech nawet. To nie jest tak, że optymalizacja to jest proces bardzo długi, ponieważ zależy nam na tym, żeby te ścieki były oczyszczane w sposób dobry, ale bez zbędnego nakładu finansowego. I tutaj mamy też redukcję akurat azotu amonowego w przestrzeni tych 3 lat. No i jak widzimy też akurat te parametry ścieków surowych na dopływie też zdarzało się, że one przekraczają te wartości projektowe i są sporadyczne piki, jak widać, azotu amonowego na odpływie. Jednakże po takim analizie, w zasadzie dzień po dniu, bo tych danych jest strasznie dużo, takiej analizie dzień po dniu, no widać, że jakby te takie piki, które mamy na odpływie, są skorelowane trochę z weekendem. No i nie ukrywajmy, no technolog nie jest jednak na tej instalacji przez cały czas, a sama instalacja ma pewną bezwładność. Jeżeli my wprowadzimy jakąś zmianę w procesie i na przykład będziemy chcieli zareagować na wzrastające parametry, jakieś parametry właśnie na odpływie, to musimy poczekać na reakcję układu. Więc ten biedny technolog, jeżeli przeanalizuje ścieki w piątek rano, to zobaczy jakby efekty również w poniedziałek rano. No, zależy też oczywiście od wielkości instalacji, natomiast no, to jakby zbiega się w czasie z weekendami, z urlopami, no, gdzie jednak jakby jest okrojona dostępność osób do takiej bieżącej analizy i reakcji na układzie. A teraz przejdźmy do tego, czego najbardziej interesuje w sumie dyrektorów finansowych, czyli pieniądze. To są zakładane roczne koszty eksploatacyjne jeszcze przed wybudowaniem i są to tylko te elementy kalkulacji, które tutaj wymieniłam. Jest to koszt 557 tysięcy, lekko ponad złotych rocznie, natomiast to, co udało się uzyskać, to są koszty eksploatacyjne uśrednione w przestrzeni tych 3 lat. Różnica to jest 90 tysięcy złotych, więc to już jest rocznie no,
na przestrzeni 3 lat to jest 270 tysięcy, to jest całkiem fajny kapitał na to, żeby później zastanowić się, jak go jeszcze później, jak tą instalację doposażyć. Czy może coś zmienić? Tutaj mamy zestawione akurat porównanie kosztów szacowanych i rzeczywistych. Koszty szacowane to jest 557 tysięcy, to już właśnie wspominałam. I w przeliczeniu na 1 metr ścieku, który chcemy zagospodarować, to jest 28 zł. I koszty rzeczywiste, które faktycznie właśnie podczas tego procesu optymalizacji zostało uzyskane, to jest 24 zł za 1 metr sześcienny ścieku. I tutaj jeszcze raz wrócę, to są koszty tylko i wyłącznie jak zużycia właśnie tych reagentów, które tam były wymienione, woda i prąd. Jeszcze są koszty związane z przeglądami urządzeń, z konserwacją, wymianą elementów zużywających się. To jest około 70 tysięcy złotych rocznie, przy czym w ogólnym przeliczeniu na metr sześcienny ścieku to ta kwota w tym momencie wzrasta o 2 zł, czyli będzie 30 zł na kosztów szacowanych, jakie były zakładane, i koszty rzeczywiste to jest tutaj 26 zł wtedy w przeliczeniu na metr sześcienny oczyszczanego ścieku. I proszę Państwa, jak to się ma teraz do 40 zł, do 100 zł i 250 zł? Oczywiście, które musimy ponieść, utylizując czy odwożąc ściek na instalacje zewnętrzne. No, tak jak mówię, relacje z odbiorcą ścieków to są bardzo indywidualne sprawy i trzeba je bardzo wnikliwie poprzeć. Więc sam dobór też instalacji też należy w odpowiedni sposób przeanalizować i przemyśleć, tak aby się to Państwu zwróciło. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, to tak jak wspominałam, technologia umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb, ponieważ akurat tutaj był bardzo, bardzo ograniczony dostęp przestrzenny, dostępność przestrzenna i miejscowa, więc no, trzeba było akurat w ten sposób rozwiązać problemy. Więc jest to kompaktowe rozwiązanie. Tak jak mówiłam, jest to stabilny proces przez właśnie skojarzenie tego procesu biologicznego z procesami membranowymi. I teraz bardzo proszę o opuszczenie filmu jeszcze krótkiego na koniec. To już tylko właśnie rzut z góry, jak taka instalacja wygląda kompleksowo. Tak jak mówiłam, wspomnienie właśnie o tym procesie optymalizacji, no to jest właśnie, ja tu tylko wspomniałam o tym. To jest analiza w zasadzie bardzo wielu parametrów, które zmieniają się w czasie. Trzeba się do tego przyłożyć i wtedy będzie miało to realne korzyści finansowe. Tak mniej więcej właśnie taka instalacja wygląda. W mojej opinii jest to instalacja takie absolutne minimum. Absolutne minimum, które z kolei w dowolnym momencie można rozszerzyć o dodawanie kolejnego modułu, o zmianę, o dodawanie kolejnych podzespołów. I jest tutaj na to miejsce, ponieważ może akurat nie ma takiego dokładnego zdjęcia z wnętrza kontenera, ale mimo to, że ten kontener jest taki malutki, to tam się jeszcze sporo zmieści. Z mojej strony to jest już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za wysłuchanie. Wiem, że mówię dosyć chaotycznie, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, które miałyby doprecyzować pewne aspekty, no to zapraszam, czy teraz, czy później w drodze mailowej. Zapraszam do kontaktu. A, jest pytanie. Już idę, proszę poczekać. Dzień dobry, Dobrze Waldemar. Mam pytanie, a co się stało z tymi ściekami podczyszczonymi dalej? To jest podczyszczalnia, więc podczyszcza do parametrów, które są określone przez rzucie do kanalizacji zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa oraz z taryfą odbiorcy ścieków. Czyli dalej jakieś koszty tam jeszcze były, prawda, później po tej cenie. Tak, natomiast tak czy siak one są, prawda, dlatego one nawet nie są zestawiane, bo czy my zrzucamy do kanalizacji ściek podczyszczony czy surowy, to jakby ta opłata podstawowa jest rozliczana w jednym i w drugim przypadku, a potem dolicza się te przekroczenia. Więc jakby okay. No nie zastawiałam tych kosztów, bo to jest trochę jak koszt zużycia wody w toalecie. Okej, okay, ale na te przykład. Koszty są jeszcze dalej, tak, prawda? Tak, okay. zgadza się. Natomiast one są dla jednej i dla drugiej pozycji już w tym momencie takie same. Dobra, a jest możliwość tak, żeby oczyścić, żeby od razu na przykład do odbiornika oddawać te... Tak.
Jest. Oczywiście trochę będzie to droższe. Tak. Pewnie, bo normy są trochę do odbiornika trochę inne, bo to tak. 60 mg azotu to sporo. Chociaż jeszcze. Jak już pan zwrócił uwagę, akurat pan mówi o azocie amonowym, 65 mg na litrze, natomiast to nie jest problem. Azot amonowy nie jest problemem, naprawdę. Chociaż te piki wyglądają dramatycznie, ale z tym to sobie naprawdę szybko jest w stanie operator dać radę. Gorzej to jest azot ogólny i jego bardzo różne formy. Natomiast tu jest zastosowana tylko i wyłącznie ultrafiltracja. Po nanofiltracji nie mamy się już czym przejmować. Nawet jeżeli ta biologia zacznie nam trochę kręcić nosem, operator może nawet przyspać, chociaż tutaj naprawdę te wyniki to są przekroczenia. W ciągu 3 lat są 4-5 dni, w których występują piki. To jest sukces. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny efekt. A to, do czego zmierzałam, ten azot amonowy ogólny na odpływie, 85 mg na litr, to są bardzo surowe limity. Naprawdę. To... No tak, tylko jakbyśmy chcieli oddawać to odbiornika, no to 85 to jest bardzo, bardzo za dużo. Oczywiście, że tak. Ja się zgadzam. Natomiast w tym momencie nawet... Do kanalizacji okej. Okay. Tak, tak. Ale i tak właśnie jeżeli chodzi o odbiorcę ścieków, to jest to jedno z bardziej wyżyłowanych limitów. Raczej się spotykam z około 200 mg na litr, jeżeli chodzi o odprowadzanie azotu ogólnego do kanalizacji. Taki przedział, więc 125 mg na litr różnicy. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Zgadzam się, że do odbiornika oczywiście są te zdecydowanie bardziej wyżyłowane, no bo jak żeby inaczej, parametry. Natomiast jak najbardziej technologia, no jeżeli oczywiście Państwo chcą do odbiornika, w tym momencie trzeba przeliczyć, dostosować kolejny moduł, kolejny stopień usuwania zanieczyszczeń, na przykład na nanofiltracji albo odwróconej osmozie, zależy od tego, co jest w Państwa ścieku surowym. I myślę, że to się da zrobić. Okej, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do Pani? Nie masz, dziękuję za przedstawioną prezentację.